Temat, który podniesiemy dzisiaj, jest naprawdę bardzo ważny i warto zapamiętać sobie wszystko, co dzisiaj zostanie powiedziane, ponieważ od właściwego zrozumienia tego, o czym dzisiaj będziemy mówili, będzie zależało życie, a być może przyjdzie śmierć. I zaraz przechodzimy do Słowa Bożego. Czytamy list do Galacjan. Rozdział pierwszy tego listu, wersety od 6 do 10. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Drodzy bracia i siostry, zacznijmy od takiego ogólnego spojrzenia na problem, który zaistniał w Galacji. Dla tych, którzy może historycznie się tam nie bardzo i geograficznie nie bardzo orientują, nie chodziło o jakieś miasto, ale chodziło o, powiedzmy, pewnego rodzaju krainę. Dzisiaj może byśmy podzielić województwo. Galacja dzieliła się na dwie niezależne nieco strefy. Galacja południowa, Galacja północna. I to, co działo się w tym liście, co dzieje się w tym liście, jest przeznaczone do ludzi mieszkających w Galacji południowej, i nie do jednego zboru, tylko do jakiejś bliżej nieokreślonej grupy zborów, pisze apostoł Paweł. Co tam się stało? Paweł w swojej podróży misyjnej pojawił się w Galacji. Oczywiście głosił Ewangelię, głosił Słowo Boże. I jak możemy się dowiedzieć z tego listu, a Galacjanie z radością przyjęli Słowo Boże. Nie wiem, jak długo Paweł przebywał w Galacji, ale na pewno nie był to jakiś szczególnie długi okres. Może to było parę tygodni. Po nim pozostały zbory. Pozostały po nich społeczności, które powołane zostały przez Ducha Świętego za pośrednictwem takiego sługi Bożego, jakim był apostoł Paweł. Paweł poszedł dalej, ale oczywiście opiekował się z daleka tymi społecznościami, interesował się, co tam się dzieje, i zorientował się, że zdarzyło się oto coś takiego, co znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, w 1 wersecie. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Później czytamy, że doszło do zatargu pomiędzy Pawłem, Barnabą a tymi ludźmi i wszystko skończyło się soborem, pierwszym soborem apostolskim w Jerozolimie. Zwróćcie uwagę na pewną chronologię tych wydarzeń, bo to jest ważne. Najpierw apostoł Paweł idzie do pogan, głównie do pogan, ale przecież też i Żydzi tam mieszkali i na pewno część z nich się nawróciła. Głosi Ewangelię, oni przyjmują Ewangelię i bardzo szybko po tym, jak Paweł odszedł, pojawiają się tam ludzie, których bibliści nazwali i słusznie judaizującymi. Jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, ci ludzie próbowali ożenić ze sobą Ewangelię i prawo mojżeszowe. Z różnych innych fragmentów Nowego Testamentu wiemy, że byli to ludzie, którzy owszem wierzyli w Jezusa, a przynajmniej tak twierdzili. Byli to ludzie, którzy
twierdzili, że są zbawieni, ale jednocześnie byli to ludzie, którzy mówili: w porządku, wszystko jest jak należy, ale trzeba też pamiętać o obrzezaniu i o przestrzeganiu pewnego porządku Starego Przymierza. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo nie warto i nie mamy czasu na to, ale sam fakt, że ludzi, którzy zostali powołani do wolności, jeśli sięgniemy do listu do Galacjan nieco dalej, to możemy o tym przeczytać w 5 rozdziale. Muszę sobie tą moją rozpadającą się Biblię nieco ułożyć. O, i teraz możemy przeczytać. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobożajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jak nie trudno się zorientować, Paweł nawiązuje do nauczania judaizujących, którzy w tym, jak rozumiemy, nie tylko nauczali o konieczności obrzezania, ale także o konieczności wykonywania różnego rodzaju przykazań. No, w tym oczywiście przykazania szabatu. No i mamy pewien istotny problem, który już na początku istnienia kościoła z pogan, zaistniał. I dzieje się tak po dziś dzień, zawsze wtedy, kiedy ludzie poznają Chrystusa i nawracają się do Chrystusa. Otóż kiedy zostaje zasiane dobre ziarno i kiedy człowiek wzrasta i kiedy człowiek powolutku dojrzewa, no bo to nie dzieje się z dnia na dzień, potrzeba czasu, potrzeba zaangażowania zarówno ucznia, jak i tego, który jest jego nauczycielem, to często pojawiają się osoby, które mówią: nie, 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 nie słuchajcie tego. Wy musicie jeszcze to i tamto. To tak nie jest, że to z łaski, że to tak za darmo. No trzeba troszeczkę popracować nad tym. Oczywiście katolicy to wyśmieją, powiedzą: co to za jakieś zbawienie z łaski? Tu trzeba pielgrzymek, tu trzeba postów, tutaj trzeba, no teraz już chyba tak nie jest, ale kiedyś biczowania. Tutaj trzeba wielu zabiegów i to jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle ktokolwiek będzie zbawiony, ale jest nadzieja, że traficie do czyśca, którego nie ma. I tu jest też ciekawy problem. Z kolei ludzie, którzy, i to podkreślę, bezrozumnie optują za nauką reformowaną, bo nauka reformowana jest ok, w porządku, ale ludzie, którzy w Polsce jej używają jako oręża, kompletnie nie rozumieją tej nauki, czyli nie rozumieją Kalwina, krótko mówiąc. Mówią: ale o czym tutaj rozmawiamy? Czy nie ma znaczenia, czy taka nauka, czy siaka nauka? Zbawiony, na wieki zbawiony, nieważne, nie grzebmy komuś w jego życiu, czy on tam się tu, czy tam potknie, takie czy inne przykazanie będzie wykonywał, jakie to ma znaczenie? Skoro Bóg go zbawił, to go zbawił. To są dwie skrajności, jedna i druga głupia i nie mająca żadnego biblijnego usadowienia. Ale zasada jest taka sama. Zaczynasz poznawać Boga, to psy zaczynają szczekać. Diabeł posyła swoje sługi, żeby, jeśli nie można zniszczyć tego nowego, młodego w wierze człowieka, to chociaż maksymalnie opóźnić jego rozwój, a jeśli już nawet to się nie da, to go w taki sposób ukształtować, żeby go wręcz zamknąć w jakiejś klatce. Niech sobie tam siedzi w tym zborze, niech nosa nie wyścibia, jak przyjdzie wirus, świrus, niech idzie do domu i tam w domu siedzi i nawet nie przyznaje się do tego, że jest wierzący. No bo taki wierzący, w cudzysłowie, jest mu bardzo przychylny, ponieważ nie przeszkadza diabłu w jego pracy na tym świecie. Jeśli więc zdarzyło nam się spotkać ludzi, którzy dopiero co się nawrócili, a po paru tygodniach czy po paru miesiącach zaczęli mieć wątpliwości i okazało się nagle, że zaczęli się spotykać z takimi czy innymi ludźmi, czy to w realu, czy to na złomie, no niech będzie na Zoomie, to niestety już wiemy, co się stało.
Już dorwali ich specjaliści od przekręcania Ewangelii Chrystusowej. Dlatego tak ważne jest wtedy, kiedy głosimy Ewangelię, żeby ją głosić tak, jak ją głosił Chrystus. Niczego nie zatrzymywać dla siebie, niczego nie dodawać, dlatego że jeśli zbudujemy dobry fundament w człowieku, to nawet jeśli ta chałupa, która powstanie na tym fundamencie, się rozleci, to na dobrym fundamencie zawsze można coś zbudować. Ale jeśli postawimy zły fundament, jeśli ten człowiek zostanie źle zbudowany, jeśli nie będzie mógł chodzić równo, ale będzie kulał na jedną, drugą nogę, jego duchowe życie będzie nieustabilizowane, to niczego nie zbudujemy już na tym wykoślawionym fundamencie. Popełniliśmy błąd i ten błąd trzeba, jeśli można oczywiście, naprawić. W tym fragmencie, który czytaliśmy, są dwie bardzo ważne informacje. Pierwsza, może od tyłu zacznę. Kiedy głosimy Ewangelię i staramy się kształtować człowieka według Bożego Słowa, to komu chcemy się podobać? Temu człowiekowi, ludziom czy Bogu? Bo jeżeli będziemy się chcieli przypodobać ludziom, to wiadomo, że nie będziemy głosili Ewangelii Jezusa, tylko swoją Ewangelię. Po to, żeby ludzi nie zrazić, po to, żeby nie uciekli z Kościoła, po to, żeby być może, jak są bogaci, dawali większe datki. A co, myślicie, że tak ludzie nie myślą? Ale to jest właśnie budowanie dziurawego i chwiejnego fundamentu. I z tego człowieka nic nie będzie. Bo ten człowiek nie jest zbudowany, tak jak mówi Kolosan 2:7. Czyli nie jest wkorzeniony w dobry fundament. Można tylko karmić się z dobrego fundamentu, ze złego się nie da. Więc skoro z góry zakładamy, że budujemy koślawych ludzi, no to mamy koślawy zbór. I z tym zborem nic się nie da zrobić. Jedyne, co można zrobić, to stanąć, przeprosić ten zbór za swoje oszustwa i powiedzieć prawdę, że mówiliśmy to ponieważ i tak dalej, ale chcemy teraz pokutować publicznie. Pewnie wielu ludzi z tego zboru odejdzie, ale jakaś grupa zostanie i będzie można na tej bazie zacząć budować normalny kościół. Druga bardzo ważna rzecz, która tutaj została podniesiona. Paweł dwukrotnie mówi, że ci, którzy głoszą Ewangelię inną od tej, którą on głosił, mają być przeklęci. To jest jedno z najostrzejszych określeń, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie. I Paweł się nie boi go używać. Ba, Paweł mówi, że nawet gdyby się okazało, że się przyplątał jakiś anioł z nieba i też głosi Ewangelię odmienną od tej, którą on głosił, to ma być przeklęty. A w 11 i 12 wersecie Paweł powiada: bracia, Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem ja nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Prawda jest taka, że Ewangelii trzeba uczyć, to fakt, ale wtedy, kiedy człowiek otrzymuje Ducha Świętego, to ta Ewangelia zaczyna być objawiana takiemu człowiekowi. I wtedy oczywiście nauczyciel jest pomocny jak najbardziej, ten urząd nauczycielski jest przecież wymieniony pośród pięciu urzędów Kościoła, ale ten człowiek nie tylko słucha, co się do niego mówi, ale dzięki działaniu Ducha Świętego można powiedzieć, że przetrawia to słowo, które zaczyna krok po kroku obejmować kolejne sfery jego życia we władanie. I to jest, można powiedzieć, sytuacja doskonała, ale zwróćcie uwagę, już o tym mówiliśmy, że do tego potrzebne jest położenie zdrowego fundamentu Ewangelii, tak aby nikt, podkreślam, nie był tym oszukanym człowiekiem, którego wyprowadzono gdzieś w chaszcze i porzucono ostatecznie, kiedy już okazało się, że nie ma z niego co wyssać. Tak, pośród tak zwanych pasterzy też są wilki. Jezus o tym mówi wyraźnie. Paweł o tym powiedział do pasterzy kościoła w Efezie. Spośród was wyjdą wilki. Przecież to byli jego współpracownicy. To byli ludzie, których on sam do tej służby wysłał. Sam ich ustanowił tam biskupami, pasterzami,
prezbiterami. I niestety spośród tych ludzi też miały się wywodzić wilki. Wiemy, że tak się stało, bo chociażby czytając list do kościoła w objawieniu, no widzimy, jaki problem tam istnieje. No ktoś doprowadził do tej sytuacji, ktoś sprawił, że ci ludzie zaczęli źle myśleć i gdzieś tam pogubili się w swoim życiu. Chociaż jak treść tego listu pokazuje, nie wszyscy. Kochani bracia i siostry, głośmy zdrową Ewangelię. Pamiętajmy, że należy budować zdrowe fundamenty. Nie wolno iść na żaden kompromis w budowaniu fundamentów. To jest tak, jakbyśmy oszczędzając budowali fundamenty dziurawe, takie porowate. Tam wcześniej czy później wejdzie woda i rozsadzi to wszystko. Musimy budować zdrowy, pełny, mocny fundament. To jest trudna, żmudna praca. Można powiedzieć, że bardzo niewdzięczna, bo człowiek pracuje czasami rok, dwa, trzy i nie widać jakby tego wzrostu. Ale kiedy już fundament zostanie położony, to wtedy ten rozwój na bazie tego fundamentu jest błyskawiczny. No bo roślina ma z czego czerpać, po prostu. Ten człowiek ma z czego czerpać. Kolosan 2,7 mówi, że jest wkorzeniony w ten fundament, a więc pije zdrową naukę z fundamentu, o którym Biblia mówi, że jest nim Jezus Chrystus, bo nikt żadnego innego fundamentu, jak Paweł mówi w listach do Koryntian, położyć nie może. Drodzy bracia i siostry, nie bójmy się mówić prawdy, trzymajmy się prawdy, nigdy pod żadnym pozorem nie chodźmy na kompromisy. I nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeżeli ktoś głosi Ewangelię, której treść jest niezgodna z treścią Ewangelii Jezusa Chrystusa, to każdy ma nie tylko prawo, ale obowiązek powiedzieć: idź precz, człowieku, bo jesteś przeklęty. Nie przejmujcie się, że on powie: a jakim prawem mnie osądzasz? A żadnym prawem cię nie osądzam, tylko stwierdzam fakt. A stwierdzenie faktu nie jest sądem. Nawet gdybyście mieli objawienia, no trudno, czasami się ludzie kapusty najedzą, mają objawienia, ale jeśli są niezgodne z tym, czego uczy Słowo Boże, to te objawienia muszą być przeklęte, jak też i ludzie, którzy się będą upierali przy tym, że one są od Boga. Bóg sam sobie nigdy nie zaprzecza. No to myślę, że jak na jeden poranek, to treści wystarczy, jest o czym myśleć. Niech was Bóg błogosławi, prowadzi. Amen.